Witam Was, kochani moi. Myślę, że ten filmik będzie już naprawdę krótki, że Was nie będę zanudzać. Tak tylko krótko chciałam Wam przedstawić ceny. Syn młodszy ma urodziny w tym miesiącu, zażyczył sobie konsolę Nintendo, więc kupiliśmy, to jest ta z dwoma neonowymi tymi kontrolerami, nie wiem jak one się nazywają po polsku. Neonowy czerwony, neonowy niebieski. I teraz, żeby nie było wątpliwości, myśmy kupili to z Amazona. Proszę bardzo, zapłaciliśmy już mamy 277 euro. Widzicie? Neon Rot, Neon Blau, Nintendo Switch konsole. 277 euro. I do tego oczywiście dokupiliśmy kartę Nintendo Switch 256 GB i ta karta kosztowała 44,90. Normalnie powinniśmy przesyłkę zapłacić 3,99, ale no ponieważ kwota ogólna wyniosła 321,90, więc nam anulowano tą opłatę. I to jest karta. Ja ją oczywiście przepięknie rozerwałam, żeby sprawdzić. No to jest mamuśka, że tak powiem. To mamy, nie wiem jakie są ceny w Polsce, natomiast no chciałam Wam pokazać jak to tutaj się ma. I oczywiście co, skoro konsola, no to trzeba było dwie gry kupić. I to jest problem, my mamy tu w domu PlayStation, ale Mario, który jest mega popularny w Niemczech i przyznam się szczerze, w Polsce mieszkając Maria nie znaliśmy, dopiero po przyjeździe tutaj i tu się okazało, że Nintendo, te konsole to 26 lat temu były, jak to się mówi, bo moich znajomych dzieci się na tym wychowywały, moi znajomi z pracy i tylko zmieniały się te konsole, rozbudowywały, a gra Mario zawsze była. No i nasz syn chciał Mario i jest taki problem, że Mario jest tylko właśnie na Nintendo, nie ma na inne żadne konsole ani na komputer. Także kupiliśmy mu dwie gry do tego, Super Mario Party i Super Mario 3D World. I za te gry to kupiliśmy już Saturna, już mamy, kochani, jedna gra kosztowała 47,99. Druga 46,99, co dało nam sumę 95 euro. Kupiłam ją z Saturna, te gry, ponieważ jedna gra była w tej samej cenie co w Amazonie, a druga w Saturnie tańsza. I jakbym wzięła jedną w Amazonie, drugą w Saturnie, to musiałabym płacić za przesyłkę z Saturna. Natomiast w tym momencie nie płaciłam przesyłki z Saturna, kupując dwie gry, no a gry to myślę, że nie ma problemu, żeby kupić z Saturna, tym bardziej, że z MediaMarkt czy z Saturna kupowaliśmy nieraz. No nie oszukuję, że kupujemy tam, gdzie jest taniej. To mamy załatwione konsole i teraz chciałabym jeszcze Wam pokazać kosmetyki do włosów, bo kupiłam w tym tygodniu. Ok, a tutaj teraz przejdziemy do kosmetyków, które używam do włosów. Teraz kupiłam całkiem nową serię, znaczy nie zupełnie nową, ponieważ jedno serum miałam już z tej serii i taką wcierkę, taki lotion, jak to się mówi, przepraszam, no nie wiem, przepraszam, no lotion, taki jak żel, coś takiego, taka wcierka. Próbuję na razie złapać ostrość i teraz tak. To jest seria taka. Kupowałam ją u pani mojej fryzjerki. To jest ta wcierka do włosów i ona tak, przede wszystkim to jest ta specjalista od skalpu, czyli zatrzymuje wypadanie włosów, dokładnie to, jakoś tam coś robi, że te cebulki włosów się zagnieżdżają w skórze włosów i nie wypadają, no coś takiego, a przy tym jest, działa kojąco na skórę głowy i przeciwłupieżowo. I moi kochani, ja mam teraz problem jakiś, nie mam typowego łupieżu, ale mnie się sypią białe, wielkie płaty, to nie jest łupież, nie wiem co to jest. No to jest być może alergiczne, bo teraz zaczęły grzać kaloryfery w domu, w pracy,
w pracy jest ten Kühlmittel, od którego wiele osób jest, na co jest alergicznych, no różne, czy w aluminium jak pracują, no ja wiem, to pracuje na innej hali niż ja, no ale ja przechodzę przez tą halę i myślę, że do nas też w jakiś sposób dociera to powietrze, także nie wiem, coś mi się porobiło z tą skórą głowy, no i zaczęłam stosować tą wcierkę i rzeczywiście bardzo dużo, muszę Wam polecić, mam tak mnóstwo nowych włosów, ja mam w ogóle fioła na punkcie swoich włosów, to wam powiem szczerze, bo one są bardzo kiepskie, więc ja rzeczywiście o nie dbam. Jak zauważyliście, do tej pory nie kupuję nigdy najtańszych kosmetyków do włosów, tylko już odpowiednie. Także to jest co do tej wcierki. Jeżeli ona jest w Polsce, nie wiem, to bardzo ją Wam polecam, bo jest bardzo fantastyczna. I ja kupiłam to u pani fryzjerki mojej w salonie. I słuchajcie, tu będzie cena, to jest ta butelka z salonu. Zapłaciłam 22,95, tak? 23 euro. I teraz kończy mi się, a ja mam za tydzień dopiero wizytę w salonie. Więc kupiłam, tu jest to skalp, zobaczcie, 9,21 znalazłam specjalną ofertę, no więc jak ja oszalałam i wzięłam 3 sztuki. Wzięłam 3 sztuki, no bo to jest 150 ml tego żelu i to dosyć szybko, znaczy no 2-3 tygodnie i pewnie tego nie będę miała, no 3 tygodnie, bo teraz tak używam codziennie, co drugi dzień różnie. I to są te 3, te skalpy sobie wzięłam. Widzicie, oprócz tego u pani mojej fryzjerki miałam takie serum kupione, to jest bodajże serum, no nic, tak, serum spray, tu nie widać, dobra, to zostawimy, natomiast chodzi mi o cenę, 20 euro u mojej pani fryzjerki kosztowało, natomiast o, kupiłam, żebyście widzieli, jest pełna butelka, to jest z olejem, zobaczcie, tu jest to serum i na górze jest olej, widzicie? Osobno. Tu jest takie jak mleko kolor, a na górze już jest inny. I to trzeba potrząsnąć i to się wtedy razem ładnie wymiesza. O. I tu u nas, a teraz może będzie widać wobec tego na tym pełnym, bo na pustym nie było. O, tak, to jest serum spray do włosów, jakiś taki reperujący strukturę włosa i ułatwiający rozczesywanie. I to jest też tej samej firmy. I u mojej pani fryzjerki 20 euro, natomiast tutaj to serum spray 150 ml, zapłaciłam 8,09. I to używam sporadycznie, to sobie właśnie wstrząsnę, popsikam tylko włosy. To wzięłam jedną sztukę i jeszcze znalazłam, że był litrowy szampon. I to jest też ten reperujący właśnie włosy i ten, on jest tak samo chyba przeciwłupieżowy. Reperujący no głównie skórę włosów, ale ja tam w opisie przeczytałam, że on właśnie tak działa kojąco na skórę włosów i to jest 1 litr. I to słuchajcie, ma niesamowity zapach, Wam powiem. Że jest jak, w ogóle jest mokry, bo ja go używałam już dzisiaj, natomiast wczoraj odebrałam paczkę i to jest 1 litr, no to są opisy, natomiast nie będziemy tego nagrywać, to jest 1 litr i to jest mega niska cena, bo normalnie on tam, ja widziałam, chyba 25 euro kosztował, natomiast ja za niego zapłaciłam 13,95, to litr to ja będę miała na rok. I jeszcze sobie wzięłam taką maskę. Kurczę, już się umazałam tym szamponem. Chcę szybko, bo chcę krótki filmik dla Was nagrać. Proszę bardzo, jeszcze sobie wzięłam taką maskę minutową. Tak, w 1 minutę. O, 60 sekund, tak jest. I ona też jest flegę. Jest flegę, jest o Jezu, taka opiekująca do włosów, no Boże kochany, nie mogę znaleźć tego słowa, od no opiekująca włosy, no nie mogę,
No dobra, słuchajcie, zaraz sobie pewnie, no odżywiająca pewnie, no taka naprawdę fajna do włosów i dzisiaj ją zastosowałam. Oczywiście ja nie kładę na 60 sekund, tylko ja używam na pół godziny, godzinę. I to sobie kupiłam tą nową serię i za tą maskę, to też było w promocji, wszystko razem z tej samej firmy, mamy 60 sekund, maska 200 ml, 8,68 zapłaciłam. Za te wszystkie produkty poszło mi 58 euro 35 centów. A w innej firmie sprawdzałam, to chyba 68 coś takiego bym zapłaciła. Dlaczego nabrałam aż 3 te wcierki? Słuchajcie, jest tak, że jakbym powyżej 50, chyba 6 czy 70 euro zapłaciła, 57, to miałam gratis wysyłkę. Natomiast jak poniżej, to bym 6 euro płaciła za wysyłkę. I zobaczcie, jeden produkt, tą wcierkę, ja płaciłam, moi kochani, 9,21, czyli tak naprawdę 3 euro dołożyłam więcej i mam wcierkę za darmo. Także opłaciło mi się zamówić 3 wcierki, a z tego wszystkiego po prostu 3 wcierki najwięcej będę używać. I to już mamy omówione, natomiast chciałam Wam jeszcze pokazać, co ja do tej pory używałam, dlaczego też tego nie kupowałam. Co ja używam? To jest z tej samej firmy, to jest serum chroniące przed ciepłem, czyli na przykład jak suszymy suszarką, lokówką kręcimy włosy, czy ogólnie latem są upały, czy tak jak w pracy u mnie jest ciepłe i suche powietrze, to ja sobie zawsze tam też potrząsnę i tam sobie trochę rozpylę na te włosy i już jest ta ochrona przed ciepłem, tak? Nie niszczy to ciepło. A szampony, jakie miałam do tej pory, a to jest odżywka akurat, to jest z takiej firmy, to też są litrowe flaszki. I to jest szampon no reperujący. To jest bodajże włoska firma. 1 litr. Ja go prawie pół już zużyłam flaszki. Jeszcze niecałe pół litra. A kupiłam go w styczniu i myję nim non-stop. Zobaczcie, jakie to jest wydajne. I tu kupiłam w tym samym czasie odżywkę, też 60 sekund litrową z tej samej firmy. I zobaczcie, jak ja jej niewiele zużyłam. I to też, moi kochani, było w wielkiej promocji, bo ja po 30 parę euro zapłaciłam, chyba 70 coś euro za te dwie rzeczy dałam, a normalnie kosztuje to chyba bardzo dużo, 60-80 euro za litr, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. I do tego też mam taką maskę, o, z tej samej firmy. I tu jest też 200 ml i używam też tą maskę. Nie pamiętam. Szukałam, chciałam wydrukować rachunek, żeby było, natomiast nie znalazłam. Powiem Wam szczerze, moje włosy są wybitnie wymagające, są okropne i muszę naprawdę bardzo o nie dbać. I ta firma mi bardzo odpowiada, no a z tego względu, że teraz mi się pojawiły jakieś te kłopoty skórne, no to po prostu zaczęłam używać te wcierki, plus jeszcze właśnie kłopoty z rozczesywaniem, to kupiłam, o. I teraz chciałam zaszaleć i spróbować jeszcze właśnie przez jakiś czas używać ten szampon i tą maskę. Czyli tak jak to widzicie, kiedyś tam zapłaciłam, nie wiem, za te trzy rzeczy, chyba około 80 euro ja zapłaciłam, bo to było wszystko jakoś w promocji. W styczniu ja zapłaciłam, plus dzisiaj zapłaciłam 58, no to liczmy 60 i wtedy 80. 60 i 80. To ja będę miała jeszcze na co najmniej rok tego wszystkiego, bo zobaczcie, jak to się na 2 lata będę miała, być może, jak to się w wolnym tempie wszystko używa. I co najśmieszniejsze, powiem Wam, to w Niemczech, jak kupuję produkty do pielęgnacji włosów, to ja tu nigdy nie widziałam daty przydatności do użytku, czy na tych takich rossmannowskich, czy na właśnie takich, które ja używam droższe. To nigdy nie ma właśnie daty przydatności.
Tak, patrzę, że ta seria to jest włoska. No. Także tak to, moi kochani, wygląda. 80 euro, tu liczmy 60. Ja już używam rok, czyli 140 euro. I myślę, że jeszcze teraz spokojnie to mam na jakieś 2 lata do używania, 3 lata. Wiem, że to jest dużo być może pieniędzy. 3 lata to w sumie, tak? Bo już rok używam, tak jak mówię, to jest dużo pieniędzy. Bo można kupić szampon czy odżywkę z Rossmana, taką tą tanią serię rossmanowską, czy jest DM też seria ta Balea, natomiast ona mnie strasznie uczulała i mnie i moją całą rodzinę, my nie mogliśmy tego używać, myśmy wszystko wyrzucili, co było z Balea. I kiedyś, jak my to kupowaliśmy, to kosztowało 65 centów za sztukę, tak? Nieważne, co się kupiło, 65 centów za sztukę. Natomiast my tego nie używamy, my używamy no dosyć inne kosmetyki, można powiedzieć drogie, tak? Bo 2 czy 3 euro, jak chłopaki dla siebie wydadzą dla balsam do mycia, żel do mycia pod prysznic, czy ja dla siebie wydam 2-3 euro, to uważam, że to jest i tak tanio, natomiast wiele osób kupuje te kosmetyki najtańsze po 65 centów za sztukę, to Wam uczciwie mówię, bo widzę, jak stoję na kasie i pamiętacie, znaczy na kasie stoję, stoję przy kasie i widzę, co ludzie mają w koszykach. I pamiętacie, u nas w Niemczech jeszcze mamy te kupony rabatowe Rossmana na minus 10%, także jak to kosztuje 65 centów, minus 6 centów, to on tak naprawdę 59 centów płaci za daną rzecz. I umówmy się, taki balsam na miesiąc pewnie starczy do mycia ciała, czy do mycia włosów, do mycia właśnie czy balsam, czy szampon. Także takie rzeczy są tu niesamowicie tanie tylko, bo jest uznane, że każdy po prostu musi myć się, musi dbać o włosy, musi myć ciało, dbać o ciało, nie śmierdzieć, dezodoranty, kosmetyki do włosów, do mycia ciała, naprawdę tu są mega tanie i są bardzo duży wybór jest tych bardzo tanich, mnóstwo zapachów jest, mnóstwo tam różnych składników, zapachów. Natomiast, no mówię, nasza rodzina jest uczulona i my kupujemy te droższe kosmetyki. I tak się mają moje kosmetyki do włosów. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Napiszcie mi, proszę Was, jak to się ma w Polsce, bo ja pamiętam, że L'Oreala przed wyjazdem kupowałam w Polsce, to chyba 20 parę złotych płaciłam za szampon, plus tyle samo za odżywkę, takie te szampony były 200 czy 250 ml, coś takiego, L'Oreala, wiem, że kupowałam, chyba czerwony, on był do farbowanych włosów, coś mi się tak kojarzy, ale nie wiem dokładnie. Napiszcie mi, kochani, czekam, jak to jest teraz w Polsce, ile wy płacicie za takie podstawowe kosmetyki do mycia właśnie włosów, do mycia ciała, mydła, szampony, odżywki i żele pod prysznic. Trzymajcie się, do usłyszenia i pa, pa.